Cześć, tu Hanna, witam wszystkich. Jest ze mną Bogu miła. Witam również serdecznie wszystkich. Ciebie, Haniu. Mamy 2 sierpnia 2022 roku i chcemy Was wspólnie zaprosić na nasze spotkanie w tą niedzielę, 7 sierpnia w Warszawie. Pałacu Kultury i Nauki. Pałac Kultury i Nauki dla mnie to jest moja alma mater, bo tam się mieścił mój wydział. Matematyki i informatyki. Wydział się mieścił na piętrach 9, 10, 11, 12 i 13. Tam były fantastyczne sale wykładowe i mam bardzo, bardzo dobre wspomnienia z Pałacu Kultury. I są fantastyczne nadal i są fantastyczne również sale kinowe. Kinowe i właśnie w kinotece będziemy mieć spotkanie. Tam są kina i tam są fajne sale i tam są restauracje też, więc wszystko mamy pod ręką. Zapraszamy. Część Bogu miły to jest część pierwsza. I ona się zaczyna od godziny 10, jest do 12.30. Jest to koncert relaksacyjny, celebracja, pasja współtworzenia, którą poprowadzi Bogu Miła i Robert Zabielski. Koncert relaksacyjny, gongi, misy tybetańskie, instrumenty kryształowe oraz medytacja, współtworzenie boskiego rozkwitu. To spotkanie będzie 2,5 godziny i jest duża szansa na to, że gdy będziemy się rozstawać, poczujesz, że jesteś nową istotą. O tym, jaką istotą, będziemy za chwilę sobie szczegółowo omawiać, bo chodzi tutaj, słuchajcie, o kryształową rzeczywistość i o struktury kryształowe, czy też krystalinowe, jak niektórzy nazywają. Potem część druga. Będzie od godziny 13 do 17.30 spotkanie ze mną, Hanną Kadzachari. I nazwałam sobie Ziemia 5.0, to już jest. Tak jak nasze poprzednie nagranie. Chodzi o zdrowie, bezpieczeństwo, bogacenie się, suwerenność, autonomię. Wiadomości z frontów politycznych, patriotycznych. Co budujemy i jak się dołączyć do tego, co budujemy. Słuchajcie, na koncert, nie tylko koncert, bo to jest coś więcej niż koncert, na takie koncertowe wydarzenie duchowe zgłaszacie się do Roberta Zabielskiego, rzabiel@gmail.com, ja to podam pod filmikiem, a do mnie na spotkanie zgłaszacie się na kontakt@fukushima.pl. O 17.30 możemy wszyscy przejść do sali restauracyjnej na wspólny posiłek, a my tam na spotkaniu zaproponujemy wodę, kawę, herbatę, jakieś drobne przekąseczki, a potem sobie pójdziemy na posiłek, żeby się jeszcze nagadać do syta. I to będzie posiłek strawa dla ciała i ducha, mam nadzieję. Tak, i siadować jak będziemy i zobacz, Hania, nie wiem, to tak wyszło, że praktycznie biorąc udaje nam się zamknąć w ciągu jednego dnia, oczywiście gdyby chcieć wejść głębiej, to tam jest jeszcze następne warstwy, następne, ale udało nam się i ja wierzę, Haniu, mocno w to, że to jest prowadzenie ducha, żeby taką całość, kochani, móc Wam zaoferować, czyli przychodzicie, relaksujecie się, doświadczacie innej świadomości, innych rzeczywistości, właśnie to, o czym będziemy teraz mówić, tak? Kryształowej rzeczywistości. Będziemy mogli odkryć, jakim kryształem my jesteśmy, jak aktywować ten kryształ w sobie. Później, tak jak zwykle, ty poprowadzisz w te wszystkie kanony i wydarzenia takie, które, po które przychodzą właśnie ci, którzy tak namiętnie słuchają twoich wywiadów, dostaną też właśnie tę część, a potem wysiadujemy. Oczywiście. A chcę powiedzieć,
Tobie, że już takie spotkania były. W Kłodzku mieliśmy spotkanie. Przyszli no, ludzie światła, tak obudzeni, kochani. Między sobą wspaniale będą współpracować, bo tam lokalnie poznali się ludzie z Kłodzka, z okolic i mają wspaniałe plany na budowanie Ziemi 5.0, czyli takiej społeczności, gdzie ludzie się kochają, szanują i są w zupełnie innych wibracjach, na zupełnie innych falach nadają. Zupełnie w innym kierunku idą niż to było do tej pory, bo mieliśmy do tej pory rzeczywistość XIX wieku. Ja o niej już zapominam, bo jak spotykam tych cudownych ludzi, którzy przychodzą na spotkania. W Kłodzku wielka grupa cudownych ludzi, w Poznaniu jeszcze dwa razy tyle ludzi przyszło. Wow. I chociaż były prognozy pogody, że ma padać deszcz na 100% i cały dzień, to myśmy swoją energią zmienili to, taką zbiorową, grupową energią świadomej kreacji. Mieliśmy, słuchaj, cieplutko, niebieskie niebo, białe chmurki i świecące słoneczko. Wokół nas było nabrzeże rzeki Warty, piaseczek, a myśmy sobie siedzieli pod parasolami, piliśmy sobie lemoniadkę i czuliśmy się cudownie. Rozmowy były niesamowite. Wow. Był uczestnikiem pan Bogdan, który umie zdejmować klątwy i pomagać w wielu, wielu trudnych sprawach. Był pan, który pokazywał nam i podarował mi książkę o płaskiej ziemi. Wszelkie zebrane informacje angielskojęzyczne, bardzo ciekawe. Od setek lat ludzie dyskutowali na temat teorii Kopernika i było wielu naukowców i wielu myślicieli, którzy wykazywali błędy takiego sposobu myślenia. Można udowodnić na temat kształtu Ziemi, oceanów, wody i tego, co odczuwamy sami, na jakim świecie żyjemy, że to, co w głównym nurcie się nam podaje, jest kompletnie nieprawdziwe i nie da się potwierdzić tego obserwacjami. Więc to jest jeden z elementów. Wiesz dobrze, że to, na jakiej ziemi żyjemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, kim jesteśmy, jakie mamy moce, to jest ukrywana od tysięcy lat prawda, którą teraz mamy odkrywać. To jest nasze zadanie. Odkryć prawdę o sobie. I nasze spotkanie kolejne to będzie kolejne odkrywanie prawdy o sobie. Co jeszcze możemy zrobić? Jak mamy sobie pomóc, żebyśmy mogli świadomie kreować i żeby to nam lepiej wychodziło? Już i tak zobacz, jeżeli wykreowaliśmy piękną pogodę, pomimo że świat mainstreamowy nam zapowiedział deszcz i koniec. Będzie zimno i deszcz, a my mieliśmy dokładnie ciepło i tak słoneczko. Chociaż jak wyszłam rano z hoteliku, gdzie się zatrzymałam, w Wargowie, przepiękny hotelik, taki w stylu starego dworku i pięknie zrobione wnętrza. Jedzenie tam jest własnej roboty, własne chleby, własne powidła. No cuda, własne lemoniady, takie miejsce przeurocze, może tam będę robiła kiedyś jeszcze spotkania, ale jak wyszłam stamtąd, już było cieplutko, słońce świeci, więc zadowolona jestem, że myślę sobie, och, wszechświat mnie zawsze wspiera, cudowne, wdzięczność, ale okazało się, że były posypki na niebie, na krzyż, na w X-y, w kratkę, gwiazdy, no i różne figury geometryczne. Brakowało tylko tej figury geometrycznej, co tam kiedyś namalowali na rosyjskim niebie tymi chemtrailsami. W każdym razie to nie wyglądało dobrze, ale jak spotkaliśmy się nad Wartą, to niebo było przepiękne, nie było jednej smugi. I dlaczego? Dlatego, że wszyscy razem połączyliśmy nasze intencje. Bogumił, który tam był, Bogumił wysłał tą intencję do wszechświata, do źródła, że w promieniu kilometra
mamy taką kulę, gdzie jest wszystko bezpieczne dla nas i tam nie przenika nic dla nas niekorzystnego, tylko boska energia źródła. I tak mieliśmy taką specjalną ochronę, czuliśmy się cudownie. Nikt nie czuł, że ma jakieś podczepy, pasożyty energetyczne, nic z tych rzeczy. Energia była tak wysoka, że czuliśmy się jak w niebie i ja to nazywam Ziemia 5.0. To już jest. I na spotkaniach Ziemia 5.0 to już jest. I jesteś w takim błogostanie, że nawet już nie chce się człowiekowi planować, trudzić, a co będzie, a jak my się mamy obronić, a gdzie my mamy pójść. To już się takie robi nieważne, jest nam tak dobrze, że chcemy w tym trwać po prostu. A teraz słuchaj, odpowiedz mi na parę pytań, bo dobrze. Poleciłaś nam na Fab News zagrzyńskie świetliki. Podejrzałam tam, że dałaś wiadomość od pani pewnej, która tłumaczy, czym są nasze struktury krystalinowe, krystaliczne, że system czakr ma się przetworzyć w system kryształu. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że no to ja już wcześniej mówiłam też, że Joanna Rajska w swojej książce podaje, że my, wszechświat się cały czas rozwija i my teraz jesteśmy cały czas w stanie rewolucji, jakby ewolucji, bo ewolucja następuje, ze starych struktur przechodzimy na nowe, a te takie najbardziej w tyle struktury, stare fraktale, te fraktale, które są najstarsze, zostaną oczyszczone, wyczyszczone, one znikną. Tak. I teraz w co my wchodzimy? Co to są te struktury kryształowe? Jak to się ma do systemu czakr? Tak. Kochani, to, co w tej chwili się dzieje i prawdopodobnie wielu z nas, ja nie chcę powiedzieć, że każdy z nas, jesteśmy inni, że każdy z nas tego doświadcza, ale to, co do mnie dociera, wielu z tych, którzy zaczynają widzieć innymi oczami, słyszeć jakby innymi uszami. I nie jest to dla mnie też zaskoczeniem, bo jednak ja odnajduję wiele prawdy w książce zwanej Biblią, chociaż nie jestem osobą, która uczęszcza do kościoła, w ogóle nie mam nic wspólnego z żadnym wyznaniem. Natomiast jeżeli coś jest prawdziwe, rezonuje ze mną, no to jest po prostu prawdziwe, tak? I jest tak dużo takich podpowiedzi. Właśnie są opisy Złotego Miasta. I tam wyobraźmy sobie, że w tym opisie Złotego Miasta, które ma przyjść od Boga z nieba, no bo jakiegoś porównania trzeba było użyć, to w opisie to miasto jest zbudowane z krystalicznego złota, czyli jest przezroczyste, ale jest złote. To, co odnosimy to do Złotego Wieku, prawda, tak jak byśmy opisywali raj, no to właśnie ten Złoty Wiek to jest tym rajem. I coraz więcej pojawia się najróżniejszych opisów, które nam przybliżają rolę i funkcję i też jak możemy używać kryształów. Bo kryształ jest poprzez swój materiał, z którego jest zbudowany i strukturę, jak jest zbudowany, ma taką właściwość, że możemy za pomocą niego ogromnie potęgować rzeczy, które mają się zadziać. Czyli nadajemy im większego znaczenia i większej wartości, zupełnie inaczej niż to było w tej innej matrycy, którą do tej pory doświadczaliśmy, 3D. Te wszystkie rzeczywistości tak naprawdę są oparte o matrycę, bo na jakimś podłożu
te zjawiska muszą zachodzić, muszą się zadziać. Tym podłożem jest matryca. I my byliśmy, można powiedzieć, ten 3D, ta ciężka materia, to była matryca węglowa, a teraz pojawia się matryca krystaliczna. I to jest też piękne porównanie, bo zawsze się mówi, o, ten człowiek to jest taki cudowny, czysty jak kryształ, tak? Więc to z pewnością jest jakiś warunek dla nas. My musimy, chcąc doświadczać tej rzeczywistości, chcąc podpinać nasze ciała pod strukturę krystaliczną, nasze intencje muszą być czyste. Tam nie ma takiej, to jest praktycznie biorąc, to jest ta weryfikacja. Czyli naszych intencji, naszych wibracji. To ja nazywam, że teraz mamy żyć w prawdzie, mamy przed sobą nie kombinować, nie ściemniać, nie udawać kogoś, kim się nie jest i nie zmuszać się do przypodobywania komukolwiek, tak? Być sobą. Tak. Dokładnie tak. I prawdzie i szukać prawdy. I to się nam, że tak powiem, opłaca, bo przechodzimy wtedy do tych struktur krystalinowych. Mam nadzieję. Ja nie sądzę, że ja się urodziłam w tych strukturach. Ja nie jestem kryształowym dzieckiem. Bardziej pasuję do opisu dziecka indygo, czyli takiego bojownika. Ja jestem z tego świata, gdzie się bijemy z otaczającą rzeczywistością. Walczymy, ale obserwuję, mam tutaj dookoła siebie dzieci kryształowe. Tak uważam, dlatego że spotkałam się z człowiekiem, który jest moim partnerem i który się nigdy nie poddaje żadnym manipulacjom. Czy to są manipulacje rodziny, czy religii, czy mamy, taty, wujka, czy nawet moje ewentualnie, czy kogokolwiek, on ma swoje wytyczone jakieś ścieżki, swoje cele, swoje plany, bardzo lubi żyć w prawdzie i podoba mu się teraz ten trend na świecie, że idziemy do prawdy, gardzi kłamstwem, fałszem i też przygląda się właśnie temu, co ujawniamy teraz. Ale chce być w prawdzie i chce być też w swojej prawdzie. A udało mu się to, chociaż naprawdę nie miał warunków. Miał chyba trudne warunki. Otoczenie świadków. Właśnie, to nie było ważne. To nie było ważne. Ale ja go porównuję ze sobą. Ja bym się załamała psychicznie. Ja już bym miała depresję i musiałabym się leczyć XIX-wieczną medycyną. A jemu nic nie jest. Także ale wiesz dlaczego, Pani? Właśnie, ręką. Ponieważ kryształu nie można zmanipulować, nie można go przejąć, praktycznie biorąc nie można go zniszczyć, bo kryształ sam w sobie ma taki potencjał i dlatego dzieci kryształowe mają, tak jak powiedziałaś, nawet mimo trudnych warunków czy doświadczeń, mają tą naturalną ochronę. I nie można tak naprawdę ani ich zmanipulować, ani nie można wywierać nacisku. Nie, dlatego że ich naturalną cechą to jest być tym kryształem, czyli stać w tej prawdzie i tam koniec, no nie ma. I to jest bardzo przepiękne zjawisko i to jest cudowna cecha. I tak jak ty powiedziałeś, że my teraz stajemy w prawdzie i właśnie cenimy sobie tą prawdę, autentyczność. Jak spotykamy człowieka i już potrafimy rozróżnić, że ktoś gra, wysila się, a ktoś po prostu jest. No jest, bo taki jest, taki jestem. I to jest tą cechą krystaliczności. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz, kochani. Krystaliczność jest przezroczysta. Czyli tam się nic nie ukryje, tam wszystko widać. Każde do tej pory fałsze, zakłamania, iluzje, one dlatego, że wszystko z tej matrycy krystalicznej staje się kryształowe, to jest automatycznie
staje się widoczne dla uszu, dla oczu, dla czucia. I tu już się nie udaje ściemnianie. Tu się już nie udają gry. I tu nie można zastosować iluzji, bo wszystko jest widoczne, wszystko jest wiadome. Tak, a dla mnie, wiesz, z punktu widzenia informatyka, bo dla mnie rzeczywistość jest zaprogramowana. I zresztą też Joanna Rajska też dostała takie swego czasu informacje i napisała hiperplastykę o tym, że my jesteśmy tak jakby w takim specjalnym komputerze, w którym informacje, tak jak normalnie w komputerze, widzimy na ekranie piksele wyświetlane. I ten każdy piksel, informacja o tym, jakim kolorem ma być wyświetlany, idzie z procesora do monitora i monitor nam wyświetla tą rzeczywistość. To tutaj Joanna Rajska nazywa to diamentowe siatki świadomości, no czyli też kryształowe, tak? Tak. Struktury, diamentowe siatki świadomości, które przesyłają informacje i my jesteśmy konkretnie zaprogramowani są, mamy, jesteśmy na konkretnej matrycy, gdzie są, tą matrycę wyznaczają algorytmy, programy napisane, różne struktury, które nas budują. I to są struktury informacyjne. I teraz tak, dla mnie, to co usłyszałam dzisiaj z tego wideo, którego link wrzuciłaś na Telegram, dla mnie to jest proces teraz, upgrade systemu. Był system, słuchaj, 3.0, Ziemia 3.0, teraz wchodzimy w system Ziemia 5.0 i zmiany mamy w strukturach, czyli mamy inne, będziemy mieć inne algorytmy, inną strukturę, tak? Inną strukturę. I co ta struktura daje? Tak jak kiedy woda, która jest w temperaturze, powiedzmy, plus 20 stopni, jest cieczą, ale może zmienić strukturę, bo kiedy jest zimno, będzie minus 10 stopni i to będzie lód. Jest zmiana struktury, tak? Także jesteśmy dalej tam. Albo będzie parą. Zmieniają się algorytmy i my zmieniamy strukturę. I dla mnie, z tego co usłyszałam, bardzo dobra wiadomość dla nas, że kiedy zmieniamy struktury na te kryształowe, krystalinowe, to stare struktury były podatne na manipulacje i na włamania, zahakowanie i widocznie poprosiliśmy wampiryzm, pasożyty, które ja nazywam gady, mogły się podczepiać i doić z nas energię, albo też i dusze po prostu tych, którzy nie odeszli i ktoś doi z nas energię w taki śmaki sposób. Ktoś nam zaburza nasze myślenie, nasze zmysły, nasze postrzeganie i my poprosiliśmy wszechświat, żeby to, te luki pozaklejać, żeby to naprawić. Ja w każdym razie zawsze czuję się zawodowo, tak zwany biznes analist zgłasza do programistów, co sprawia kłopot użytkownikom, co jest do poprawienia i oni mają to poprawić. Ja tam zgłaszałam całe moje życie, co trzeba poprawić. I widocznie przyszedł czas, kiedy my już nazbieraliśmy tyle próśb do wszechświata, nie chcemy mieć pasożytów, nie chcemy się czuć odarci z energii, w złych myślach, w strachu, w cierpieniu, w bólu, w jakichś niedostatkach. Ja bym, Haneczko, powiedziała, że to już jest nawet, staje się niemożliwe. W takich częstotliwościach i w takich strukturach pasożyty nie mogą najzwyklej w świecie funkcjonować. Ich rola się skończyła. Do tego zmierzam. I zobacz, co może zrobić wszechświat, źródło, które programuje nasz świat. Źródło mówi tak, dobra. Już doświadczaliście świata z pasożytami, bólu, cierpienia, strachu, tortur, wojny i bla, bla, bla. To teraz robimy tak, żebyście tego nie doświadczali, to ja was przeprogramuję wszystkich na takie struktury, do których się nie można włamać, bo jest to absolutnie wykonalne. Nikt się nie może do was włamać. I teraz wy w swojej kreacji kreujecie wszystko, co jest inne, dobre dla was. Wygodne, bogactwo, współpraca, miłość, serdeczność. Ja się w tym widzę, ja się w tym wyżywam. Na spotkaniach
Czujesz się? Czujesz na moich spotkaniach mamy to, to już jest na spotkaniach i każdy to przyzna, że bawiliśmy się cudownie, nie czuliśmy lęku, czuliśmy, że światło już zwyciężyło i idziemy do przodu. Nie zaglądaliśmy w struktury konkretnie, na jakich strukturach teraz jesteśmy, ale było nam super przyjemnie, super dobrze. I poszła taka intencja od nas, może nawet nie wypowiedziana słowami, ale myślami i uczuciami wypowiedziane, że chcemy tak, tak, my chcemy, żeby tak było. Piękne niebo, piękne białe obłoczki, słońce, piaseczek, lemoniatka, sympatyczni ludzie, serdeczność, współpraca, wspieranie się nawzajem, wzajemne zrozumienie, nikt nikogo nie gnoi, nie dzieli, nie dokucza, nie jest prosystemowy, nie prowadzi tej gadziej polityki, ani nie podkopuje nikogo. Coś cudownego i róbmy tego coraz więcej, wchodźmy w te nowe struktury. Ja chciałam podpowiedzieć taką praktyczną wskazówkę, bo my jesteśmy jeszcze w tym świecie, ale nie z tego świata, tak? I zdarza się, i osoby świadome wiedzą, okej, teraz jestem w tej rzeczywistości, ale wystarczy, że wyobrażę sobie, że jestem tym kryształem i za pomocą tego kryształu ja mogę projektować to, czego chcę. I to już zmienia się rzeczywistość, wchodzę w inne czucie, wchodzę w zupełnie inne percepcje i rosną mi skrzydła, zaczynam się czuć inaczej i dokonuję wyboru. I to jest właśnie, o czym mówimy, że w sytuacjach trudnych, które nam się przydarzają, bo się przydarzają, to trzeba mieć taką świadomość, żeby się zatrzymać na chwilę i powiedzieć tak, czy ja tego chcę. Ja nie muszę w tym być. To jest ta świadomość. Ja mogę wybrać w tym momencie dramatu najgorszej sytuacji. Jeśli ja już mam tą świadomość, to ja wiem, że ja mogę wybrać. Czyli co ja chcę wybrać? Jak ja się chcę czuć? Aha, chcę się czuć pięknie, piękne niebo, ciepełko, miła atmosfera. To robię, tworzę sobie. I teraz, Hania, jeśli pozwolisz, to ja chciałam cię posłużyć takim przykładem ze Star Treka. Holodeck. Czyli są ludzie sobie na statku, tak? I chcą doświadczać czegoś, chcą przeżyć coś. No to idą na holodecku, z hologramu programują sobie. I to była scena autentyczna w Star Treku, że on chciał doświadczyć, że jest artystą, śpiewa w kawiarni, no więc tutaj przyciska guziczek, to jest nasza wyobraźnia. Ten boski aspekt, który najbardziej łączy ze źródłem, imagination, magia. Mm-hmm. Tak? I on sobie naciska guziczek, dobra, jest kawiarnia. I teraz słuchajcie, ja byłam tak zaszokowana tym, ale to dokładnie tak możemy sobie kreować i świadomie na tym, w tym holodeku naszym. Czyli on mówi tak, no nie, trochę za ciemno, więcej światła. To czyli przyciska sobie plus, więcej światła. Mówi, okej, dobra, tyle światła. No to on zaczyna śpiewać i mu się pojawia taka scena, że on tutaj śpiewa, ludzie zajęci, kotlety, tam swoje rozmowy. No to on patrzy, okej, mam opcję, zainteresowanie publiczności. No to daje tutaj, nie? Zainteresowanie publiczności, przyciska, przycisk. Ale patrzy na tą publiczność więcej. No to podkręca. Oklaski, brawa, spontaniczne. Podkręca. I słuchajcie, wiecie co? Ja doświadczyłam czegoś takiego, bo ja byłam w Must Be The Music. Byłam na scenie. Śpiewałam włoską piosenkę. I tam doświadczyłam tego holodeku. Nagle stojąc w tej jednej formie cielesnej,
Ja widzę tak, publiczność, widzę, notuję wszystko, co robi komisja, jak się zachowuje, członkowie komisji. Jeden głos mi podpowiada, no teraz tego nie wyciągniesz. Drugi głos we mnie mówi, dawaj, dawaj, wszystko jest okej. A trzeci mój aspekt się zastanawia, zaraz, dobra, kończy się sentencja, nie pamiętam następnej sentencji. To wszystko działo się w tym samym czasie. I teraz tak, wstaje publiczność i zaczyna, po prostu, no, skanduje bardzo głośno, wstają. Ja sobie myślę, o kurczę, to chyba ja sobie tego nie wyprojektowałam. Jak nie, to... nie, nie. No skąd? Ale słuchajcie, jakie procesy zachodzą w nas, kiedy my wchodzimy do środka, bo kreacja cała jest od środka. Nieporozumienie w 3D polegało na tym, że my chcąc dokonać zmiany, biegaliśmy na zewnątrz. Tak. Myśląc, że my tam coś trwałego dokonamy, jak wojny były taką manifestacją, prawda? Ja tu zmienię porządek świata. Guzik, to jest iluzoryczne. Oczywiście tam się coś zadzieje, ale to nie jest trwałe, nie jest wartością. Mhm. Prawdziwe tworzenie jest od wewnątrz. Wchodzimy do siebie, obserwujemy swoje aspekty, ten dialog wewnętrzny. Możemy zobaczyć, co tam się dzieje. Ale prawdziwy wybór, który później ma tak czy inaczej wpływ na manifestację materialną, dokonuje się tu, tak, w środku, w nas. I to jest sztuka, której się teraz, Hani, uczymy, prawda? Tak, którą ty... Tak. Ty zapodajesz w swoich spotkaniach. Ja dzielę się tym w medytacjach, właśnie w też w swoich spotkaniach i prowadzę tak, żeby każdy mógł tego doświadczyć. Bo co ja będę ludziom opowiadała o jakichś zjawiskach, to nie ma takiego oddziaływania. Natomiast jeżeli ktoś doświadczy na sobie, mówi, aha, no dobra, wiem, doświadczyłem, znaczy się, to jest prawda i tak jest. Tak, a ja kiedy, zobacz co ja robię w filmach, opowiadam o wydarzeniach światowych i polskich, ale to też u mnie przebiega tak, że ja łączę się ze źródłem i proszę o to, żeby wykreować bardzo dobre wydarzenia. I potem jestem świadkiem tego, że mam artykuły z gazet, jakieś filmiki, że te pozytywne wydarzenia mają miejsce i ja je raportuję, bo one są faktem, tak? Tak. Ale je tak wykreować, to trzeba wykreować duchem. Tak, ale potem... ty się spotykasz i już zaczynasz na poziomie współtworzenia. Tak. Doświadczania z ludźmi, współtworzenia, to się dzieje, ty to tworzysz. Można powiedzieć, że ty jesteś autorem, ale do każdego projektu musimy zaprosić tych, którzy będą z nami to współtworzyć. Tak, i to nie jest, ja nie jestem autorem, tylko jestem współuczestnikiem wszystkiego. Tak, ale jesteś inspiratorem. Powiedzmy, organizujesz przestrzeń, dajesz i mówisz hasło, okej, chodźcie, spotykamy się teraz, będziemy współpracować. Tak, i staram się, wiesz, jako gospodyni domowa przepchnąć moją rzeczywistość i zobacz, co się dzieje. Jeżeli 60 tysięcy uczestników razem ze mną przepycha tą rzeczywistość, czyli prognoza pogody starego systemu XIX-wiecznego, który mamy teraz na swoich iPhone'ach, ta prognoza pogody mówi 100% deszczu, a my... mówimy, światło zwyciężyło, słońce, wszędzie kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Jak nas jest 60 tysięcy, no to mamy taką kreację, że po prostu nie ma mocnych na nas. Ale to jest światło, które zwyciężyło, ale to światło jest w nas, to światło do nas dopuściliśmy. Przez to światło wykreowaliśmy i się tego uczymy. Ja się tego uczę, bo co drugi dzień, czy nawet częściej, mam styczność z rzeczywistością, wywalę się w Nowej Rudzie na asfalcie, zetknę kolano
I jednak jestem w tej rzeczywistości 3-0, ale potem, zobacz, po tym kolanie zaopiekowała się mną Tereska, zaopiekował się mną pan Waldemar, zaopiekował się Bogdan, zaopiekował się ten człowiek, tamten. I to moje wydarzenie, jak gdyby gdzieś tam nie negatywne, skutkuje tym, że mam tyle miłości i opieki, tyle przyjemnych doświadczeń. Okazja, jakieś zdarzenia. Ale dobre. No. Także wszystko, na wszystko trzeba uważnie, wszystkiemu się trzeba uważnie przyglądać, bo potem się okazuje, że to jest wszystko super dobre dla nas. No i naprawdę teraz jak sobie rozmawiamy, to ja czuję, że jest takie światło i takie piękne energie przechodzą. Zresztą zawsze z Tobą, Bogumiła, tak mam, że jestem w błogostanie. Ja też, Kaniu. Wzajemnie. Zapraszamy wszystkich widzów. Weźcie tak z nami udział w tym boskim współtworzeniu. W niedzielę w Warszawie. Powitamy się i do usłyszenia. Tworzymy. Tak, tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. I dziękujemy. Dziękujemy, wdzięczność. Bardzo Ci dziękuję, Bogu miło, i dziękuję naszym widzom. Dziękuję Ci, Haneczko. Pozdrawiam.